To jest postać. To jest osoba, która ściąga na siebie uwagę. Ojej, Julia, to jest, wiesz, tak obszerny temat, że trudno jakoś się na czymś jednym skupić. To jest taki diamencik. Ja się nie dziwię, że ma taką rzeszę wyznawców, fanów. Stworzyłam pewnego rodzaju swoją maskę i wizerunek. Chcę być bardziej sobą, a nie tą wykreowaną postacią przez lata. Julia Wieniawa, aktorka, influencerka, osobowość medialna, która na dobre rozpoczęła karierę piosenkarki, wydając swój pierwszy album. Julka jest taką osobą, których jest mało na naszym rynku w ogóle polskim, nie tylko muzycznym, czyli coś, co kojarzymy z gwiazdkami Disneya zagranicznymi. Śpiewa, tańczy, recytuje, gra w filmach, występuje w klipach itd., itd. Mi się wydaje, że Julka jest osobą, która ma dość silny charakter i zawsze chyba wiedziała mocno, czego chce. Poza tym jej piosenki są po prostu bardzo dobre i ona po prostu bardzo dobrze śpiewa. W zupełności nie rezygnuję z aktorstwa na rzecz muzyki. Ostatnio włączył mi się taki trochę bunt, który kiełkuje i małymi kroczkami dopiero on postępuje, że coraz bardziej chcę być sobą po prostu, a nie tą wykreowaną postacią przez lata. Bo uważam, że to jest właśnie uczciwe, bo jest też fanów i fajnie, żeby poznali mnie z tej normalnej strony. Pierwsze szlify w zawodzie Julia zdobywała w warsztatowej akademii musicalowej. Później zaczęły się castingi i jako nastolatka Julka zaczęła pracę w serialach. Dzień dobry, pani profesor. To w ogóle było dla mnie standardem, że dzieci trzeba rozwijać w różnych kierunkach, więc nie odmawiałam jej tego. Jak każde dziecko, lubiła sobie potańczyć, pośpiewać. Po pierwszym castingu dostała rolę serialu. To był ten moment, kiedy kliknęło, kiedy ona poczuła, że jest w dobrym miejscu. Zrobiłaś? Ja lubię rolę na kontraście do mnie, że muszę naprawdę sobie coś totalnie wymyśleć od zera i nie jest to podobne do mnie prywatnie. Wtedy czuję się najlepiej i wstaję rano i nie mogę się doczekać, aż pojadę na plan. A jak gram coś takiego typu dziewczyna z sąsiedztwa, to trochę mi się nudzi. Z czasem przyszły role w dużych ekranizacjach. Julia zagrała w takich filmach jak W lesie dziś nie zaśnie nikt. Zakazany owoc najlepiej smakuje. Czy Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. A teraz nowy film Nie cudzołóż i nie kradnij, gdzie aktorka gra u boku Cezarego Pazury. Bez całowania. Gram Sandrę, która jest, jak to nazwać ładnie, kurtyzaną, ale która chce się nawrócić, a mojego Alfonsa gra Cezary Pazura, który za to w innym projekcie gra mojego ojca, więc to jest właśnie nasz świat aktorów. Nie zaczynam roboty w poniedziałek. Dla mnie aktorstwo polega na tym, że grając z drugą osobą, z drugim aktorem lub aktorką, ja widzę w oczach tej drugiej osoby prawdę. Julka właśnie ma ten dar. Ma ten dar, że ona słyszy i reaguje. Z nią się rozmawia tekstem. To jest rzadka umiejętność. I ona charakteryzuje aktorów, no profesjonalnych aktorów, którzy zrobią karierę. Wiesz. Wiem, Alfie. Były te dwie takie trudniejsze dla mnie sceny intymne. Zrobisz mi drinka? Ale tak, to było dużo zabawy i dużo śmiechu na planie, także mam nadzieję, że to się też przeniesie na ekran i widzowie też będą się dobrze bawić. Proszę. Ja byłem jej klientem. Mieliśmy sceny takiego bardzo intensywnego seksu. Julia podeszła totalnie zadaniowo. Miała do zrobienia scenę, zagrała ją, skupiła się na wyrazie artystycznym. Potraktowała swoje ciało jak każdy zawodowy aktor, czyli jak narzędzie pracy. No i zrealizowała scenę fantastycznie. Jest bardzo czujna na to, co aktorzy proponują. Rzeczywiście jest taka słuchająca, otwarta, skupiona. Jest to taki talent, taki samorodek, który się zdarza raz na jakiś czas.